Cześć, witam ponownie na moim kanale, gdzie zapraszam Was na test akumulatorowej pilarki Metabo model KS18 LTX 57. Zapraszam. Dobra, mamy Metabo, znowu sprzęt z wyższej półki, znowu sprzęt pożyczony od mojego kumpla, od którego już nieraz pożyczałem coś Metabo i ugościło to na moim kanale. Tym razem pilarka. Słuchajcie, pilarka akumulatorowa Metabo, którą to mój znajomy ma już około rok, nawet może dłużej. Jakoś wcześniej nie wpadłem na to, żeby pożyczyć ją, przetestować. Skłoniło mnie do tego to, że obejrzałem, słuchajcie, film na zagranicznym kanale. Teraz Wam się urywki z tego filmu gdzieś tam wyświetlają. I tam był test wszystkich pilarek akumulatorowych. Oczywiście to był kanał ze Stanów Zjednoczonych, więc modele troszeczkę może inne, ale akurat to Metabo jest tam takie same. I to Metabo wygrało. Okazało się najlepszą pilarką akumulatorową, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby samemu ją przetestować na kanale. Kumpel już dużo nią pracował, ja też, zdarzyło mi się, że jak mu coś pomagałem, to nią pracowałem. I teraz słuchajcie, może tak, może zacznijmy od tego, jakie są parametry, jaka jest cena i tak dalej. No, może zacznijmy właśnie od ceny. Pilarka tania nie jest, kosztuje 1000 zł. Sama pilarka bez akumulatora i bez szyny prowadzącej. No właśnie, powiedziałem bez szyny prowadzącej, ponieważ do tej pilarki pasuje też szyna i taką szynę też posiadam. Jest to szyna oryginalna Metabo, Metabo FS160, ponieważ szyna ma 160 cm, jest w jednym kawałku. I ta szyna to kolejne 600 zł, także nie jest tanio, no ale to jest Metabo, tam raczej ceny zawsze były dosyć spore, ale też była spoko jakość, więc no tak to wygląda. Natomiast od razu powiem co do szyny, bo zawsze często są pytania w komentarzu, czy pasuje od Festula, czy pasuje od Makity i tak dalej. Nie wiem, nie posiadam innych szyn, natomiast na stronie Metabo jest napisane, że pasuje i teraz Wam wklejam, właśnie jest też wymienione Makita, Hikoki, Festool, macie wklejone ten fragment ze strony Metabo, więc w takim razie wygląda na to, że płyta, tutaj podstawa pilarki jest dostosowana do tych szyn. Jeśli chodzi o same parametry, no to tutaj już zdradza nam tutaj cyferka w symbolu 57, że mamy 57 mm maksymalnej głębokości przy kącie, maksymalnej głębokości cięcia przy kącie 90 stopni. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe parametry, no to ważna jeszcze jest prędkość obrotowa i mamy tutaj 4600 obrotów na minutę, co jest dosyć dużo jak na pilarkę akumulatorową. Z wymiary tarczy to 165 mm, otwór centrujący to 20 mm. Przyjrzyjmy się troszeczkę pilarce. Jak widzicie, ona nie jest nowa, po prostu pracowała. Może po kolei. Generalnie mamy tutaj tak przycisk, który musimy bardziej taki do przesuwania, nie do wciskania, który musimy przesunąć, żeby móc wcisnąć przycisk i wtedy pilarka nam zadziała. Tutaj oczywiście był automatycznie spust pracy pokazany, dodatkowa rękojeść, żeby pewnie trzymać oburącz. Mamy dalej dźwignia, którą jeżeli odblokujemy, to wtedy możemy regulować głębokość cięcia. Wtedy mamy głębokość cięcia i od razu zerknijmy sobie w to miejsce. Tutaj mamy podziałkę głębokości cięcia i taki, widzicie, element metalowy wystaje, który nam pokazuje, na której głębokości teraz jesteśmy. Powiedzmy, ustawiamy sobie na 20 mm, zablokuję to teraz i zobaczcie też, że z tej strony jest to fajnie rozwiązane. Na osłonie tarczy też mamy zaznaczone i wtedy te 20 mm licuje nam się tutaj z podstawą. Także nie musimy zawsze gdzieś tam zaglądać, możemy tutaj orientacyjnie. Oczywiście przez to, że ta podstawa od osłony tarczy jest gdzieś dobre 4 cm, nie da się to tak na oko precyzyjnie zobaczyć, tutaj jest to dużo bardziej precyzyjne, ale można sobie tak orientacyjnie zobaczyć. Jest przyłącze do odkurzacza. Tutaj oczywiście mamy przesuwany element, żeby podnieść osłonę tarczy. I teraz jeśli chodzi o ustawienie kątów cięcia, czekajcie, troszeczkę opuszczę kamerę. O, jeżeli chodzi o ustawienie kątów cięcia, no to tutaj oczywiście jest podziałka. Tutaj możemy sobie ustawić kąt, ale co ważne, żeby ten kąt móc ustawić, musimy też odkręcić pokrętło z drugiej strony, więc pilarka ma podwójną blokadę i to jest akurat fajne, ponieważ jeżeli to jest na jednym tylko motylku rozwiązane, no to gdzieś ten kąt może nam uciekać. Sprawdźmy sobie jeszcze teraz wagę pilarki. Ja powiem szczerze, że jest dosyć lekka. Pilarka oczywiście ma silnik bezszczotkowy, zapomniałem o tym powiedzieć, co jakby dla mnie było oczywiste w tej cenie, no ale zapomniałem jednak. Pilarka, dobra, ja Wam to pokazać muszę w ten sposób, bo akurat tak stoi pilarka idealna. Jest to 2779, tak turbo dokładnie. I według mnie to jest dosyć ok, bo nie czuję tego w ręku. Powiem Wam szczerze, że jest ok. No to wiadomo, jak dołożymy akumulator, w tym wypadku 5,5 Ah, no to się zrobi, nie będę już tam aparatem zaglądał, po prostu Wam powiem, jest to 3770, czyli akumulator w tym wypadku Metabo waży około kilograma, ale żeby to jeszcze potwierdzić, czekajcie, bo się zakleszczył, no tak, 996. I teraz jeszcze Wam pokażę, jak pilarka pracuje, ponieważ pilarka ma, to jest poblokowane, fajny soft start i bardzo dobry hamulec, zobaczcie.
I zobaczcie, jak błyskawiczny jest hamulec. Po kilka razy tak kliknę, żebyście zobaczyli, jak działa soft start. I nawet teraz hamulec jest błyskawiczny. Nie wiem, czy to odkryłem przez przypadek, ale zauważyłem, że jak wciskam raz pojedynczo, to się wolniej rozpędza, jak podwójnie, to szybciej. Zobaczcie, wcisnę raz. A teraz podwójnie. Nie wiem, może mi się wydaje. Generalnie fajny soft start i fajny hamulec. Silnik też bardzo cicho chodzi, jak na pilarki. Widziałem dużo bardziej głośne pilarki. No i propos akumulatora, bo widzieliście tutaj właśnie teraz, że mam Metabo 5,5 Ah w technologii oczywiście LIHD, w pełni naładowany, i taki akumulator będziemy sobie używać do testów, żeby tutaj w jakiś sposób akumulator nam nie ograniczył pilarki. Powiem Wam tylko jeszcze jedną rzecz, którą mi przekazał znajomy po dłuższym użytkowaniu tej piły, że ma delikatny z nią problem taki, że ustawia sobie kąt, powiedzmy, niech to będzie równe 90 stopni. Jak przetnie na przykład jakieś twardszy gatunek drewna, niech to będzie dąb, to gdzieś mu ten kąt leciutko ucieka. Nie wiem, czy to było spowodowane no jakimś niewłaściwym operowaniem, raczej wątpię, bo operował to jak każdą inną pilarką, a w innych nie miał tego problemu. Czy może ten egzemplarz, czy może gdzieś tutaj jakieś delikatne luzy. Zobaczymy w testach, czy takie coś po prostu będzie występować. No jak widzicie, pilarka jest używana, tarcza nie jest nowa, ale już była raz wymieniana, więc też nie jest najgorsza. Ale no w związku z tym nie będziemy się tu bawić w jakieś cięcie laminatu, tym bardziej, że to nie starcza do tego typu spraw i tam, wiecie, oglądać pod mikroskopem jakość cięcia. Raczej po prostu zobaczymy, jak sobie piła radzi, czy to z mniejszymi jakąś cienką sosną, ale też z grubszym dębem. Zapraszam, zobaczymy to w praktyce. Dobra, słuchajcie, stanowisko testowe mam tutaj zmontowane. Powiem Wam, kurde, szczerze, że mam milion tych przejściówek do odkurzaczy różnych i nigdy nie mogę tego przypasować. Teraz też to jest tak troszkę, może mi to wypadać, no ale dobra, trudno. Do każdego narzędzia to jakoś mi nie chce pasować. Jeżeli wiecie, jakie tu powinny być, może jakiś jest zestaw przejściówek fajnych do kupienia uniwersalnych, to dajcie najwyżej mi znać w komentarzu. Do rzeczy. Ustawiłem sobie kąt i słuchajcie, no pokażę Wam, spokojnie, akumulator nie jest spięty. Pokażę Wam, no, że jest ustawiony pod kątowniczek. Czekajcie, bo na zęba trafiłem. O, dobra, a nie pokazuję to nawet w kadrze. Jest wszystko ok. I nie będę już tutaj nic regulować po tych wszystkich testach. Po prostu sprawdzimy sobie ponownie ustawienie kąta. Tutaj jakieś deski sosnowe, chyba niecałe 3 cm, z tego co pamiętam. Już Wam mówię. 2,8. I potem przejdziemy do, tam mam naszykowane jakieś grubszych desek sosnowych, mamy dąb, blat dębowy i mamy dosyć gruby 5-centymetrowy jesion, gdzie zetniemy sobie tą końcówkę, gdzie już był robak. Zobaczymy sobie, jak to pójdzie. Dobra, działamy. Pierwsze cięcie to oczywiście sosna, więc nie było żadnego problemu. Jedynym problemem było to, że ja sobie tego nawet nie mocowałem do stołu, po prostu tak położyłem deski, więc może zobaczymy od razu tutaj na jakość cięcia. Przypominam, tarcza nie jest nowa, bo była używana, ale to już jest druga tarcza, więc jest dosyć świeża. Końcówki wiadomo, że gdzieś tam lekko powyrywane. Góra bardzo fajna. No i nie ma tutaj tych charakterystycznych takich kółek, wiecie, przypaleń i tak dalej. Lub jeżeli jest przekoszona tarcza, to często tutaj są takie zagłębienia. Tutaj spoko. Teraz przejdziemy sobie do takiej troszeczkę grubszej sosny. Takich dwóch desek, które muszę tam o centymetr akurat skrócić. One mają 4,8. Dobra, montuję i próbujemy. Tutaj także bez problemu. Tutaj też były dwie położone dechy obok siebie. Tutaj był schodek. W tym miejscu nawet nic nie wyczułem, żeby coś pilarka czy się zatrzymała, czy jakiś miała tam problem, czy coś na szynie przeskakiwała. Nic takiego się nie działo. Cięcie wygląda mniej więcej tak. Tutaj na początku tak jakby troszeczkę źle zacząłem przycinanie. Tutaj już było czuć większe opory oczywiście, no ale to jest 4,8. To już dosyć sporo. Pamiętajcie też, że jak szynę dokładamy, no to nam się ta możliwość cięcia troszeczkę pomniejsza.
Dobra, skoro to była troszeczkę grubsza DHT, to od razu sobie zobaczmy tutaj kąt cięcia. Zerujmy sprzęcik. Jest ciężko zerować, bo zawsze jak dociskam paluchami, to jest tak czuły, że potem... O, dobra, powiedzmy, że jest 0,0 i zobaczmy, co nam pokaże. 89,9. Także bardzo, bardzo dobry wynik. Dobra, blat dębowy o standardowej grubości 4 cm, to przypalenie gdzieś tu po jakichś testach, tutaj też jakieś tam wiercenie czy frezowanie. Zetniemy sobie, próbujemy. Po cięciu podniosłem ją tak standardowo, niczym zagłębiarkę. Zapomniałem, że to nie zagłębiarka. Słuchajcie, teraz w tym wypadku, na tym blacie, troszeczkę mocniej ją dociskałem. Chciałem zobaczyć, czy ją może zatrzymam. Generalnie to totalnie nic się nie działo. I powiem wam, że jak na dąb, to no, naprawdę gładko szło. W zasadzie powiem szczerze, że między tym tą sosną a tym dębem to praktycznie nie czułem różnicy. Także bardzo fajnie. Zobaczcie, zero przypaleń. Ogólnie ta tarcza, którą wam pokazywałem, bo ona jest troszeczkę, no już te napisy ma zmazane, ale żeby nie było, to jest meta, bo to nie jest, to jest ta klasik, to najzwyklejsza, na 50 zł chyba kosztuje, więc tutaj nie jest założona jakaś nie wiadomo jaka tarcza. Może pokażę troszeczkę jeszcze bliżej to, chociaż no mówię, to też jest zwykła pilarka ręczna, kumulatorowa, a nie jakaś zagłębiarka do nie wiadomo jakiej precyzji. Tutaj jakieś tam wystrzelenia, ale ogólnie zawsze warto takie rzeczy pokazać. Dobra, teraz chcę ten jesion przeciąć wzdłuż, no to też będzie bardziej większe wyzwanie. Z tego co widzę, to on ma gdzieniegdzie nawet ponad 5 cm. Jeżeli dodamy do tego grubość szyny prowadzącej, no to powiem wam, że robi się 5,5, 5,6. 5,7 niby jest zdolność cięcia pilarki, więc zobaczymy. Może nie w każdym miejscu uda się totalnie przeciąć na wylot. Na wylot. Chyba tak się nie mówi, ale dobra, nieważne. No co, zakładam pilarkę i zobaczymy, jak to pójdzie. Wybaczcie, odpiło mi się odkurzacz, jest masakra. Dobra, kontynuuję. Dobra, sorry, musiałem przerwać to cięcie, ponieważ odpiął się odkurzacz i po prostu z tego to jak z wyrzutni trocin. Zadymiło to cały warsztat dosłownie 2 sekundy. Także do takiego cięcia jak najbardziej odkurzacz mimo tych moich przejściówek działa. Ale tu robak wszedł daleko i głęboko. Kurde, no słuchajcie, było spoko, delikatne miałem jakieś takie wibracje, ale on jest, generalnie to jest dosyć szerokie, to jest jakieś 30 cm i on jest strasznie wyłódkowany i ta prowadnica nawet na nim nie dolega, ona miejscami tutaj wpadała w rezonans, więc to była wina materiału, ale kurczę, naprawdę gładziutko poszło. Jak już wszędzie pokazywałem to cięcie, to i tutaj mogę pokazać. O, a tam jakieś żyjątko, ładnie się wrypało. Jak na jesień poszło gładko, zrobimy sobie jeszcze drugą stronę. Dobra, spróbujemy drugą stronę. Jeszcze wam tylko pokażę, jaki to jest banan w ogóle. Łapię to sobie ściskiem i jedziemy. No i słuchajcie, jesion ponownie 5 cm pilarką akumulatorową przecięty bez problemu. Oczywiście szło to wolniej. To już oczywiście czułem większe opory niż na tym blacie dębowym, ale powiem szczerze, że też jakoś ją
specjalnie nie chciałem zatrzymać, bo to sprzęt pożyczony, jakby nie było. Różnie się zdarza. Nie no, spoko, taki jesion. Nie jedna pilarka sieciowa by się zatrzymała tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, krótki test, tutaj więcej nie będę prób robić, ponieważ no, kto zna mój kanał, ten wie, że często próbuję gdzieś dojść do jakiegoś tam maksimum sprzętu, czy go zatrzymać, czy zobaczyć, jakie są maksymalne jego możliwości. No tu nie oszukujmy się, sprzęt jest pożyczony, a jednak fajnie by było, żeby jeszcze w przyszłości coś mi ten kumpel pożyczył tak naprawdę. Cena też nie mała, więc nie będę ryzykował tutaj spaleniem pilarki. Nawet szkoda też chociażby stępić koledze tarczę. Więc takie podstawowe testy. No ale co tu dużo mówić? Wezmę sobie tutaj, słuchajcie, 5-centymetrowy jesion cięty wzdłuż. No to chyba samo mówi za siebie, bo jak kupicie jakąś tanią pilarkę sieciową z marketu, to myślę, że no nie miałaby tak gładko, a tutaj przecież mamy piłę akumulatorową. Jeszcze pokażę. 5 cm. No może super dokładnie to 4,9. Szło to bez problemu, naprawdę. Praca z szyną spoko. Cena duża, no co tu dużo mówić, Metabo jest drogie i to cena 1000 zł bez akumulatora. Oczywiście jak ktoś jest w systemie, to akumulatora nie dolicza, bo to wtedy troszeczkę inaczej się liczy tak naprawdę. Czy polecam? No generalnie, no Metabo, no jak tu nie polecać, tym bardziej, że ten test, o którym Wam mówiłem na początku, też potwierdził, że to bardzo dobry sprzęt. Tutaj, aha, i powiem Wam jeszcze, no bo tak jak mówię, tą pilarkę mój kolega ma już dłuższy czas i ja też gdzieś tam ją chwyciłem i nią pracowałem, jak z nim coś tam razem działaliśmy, jakieś drobne prace. To powiem Wam, że kurczę, wiecie co, o niej tak jest ciężko coś powiedzieć po dłuższej pracy, bo ona jest taka przezroczysta w pracy, ona nie przeszkadza, po prostu bierzesz, przecinasz i tyle, nie zwracasz na nic uwagi, po prostu jest taka mega jakby dostosowana do użytkownika, może trochę to głupio brzmi, ale może zrozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu działa, jest, działa, wszystko spoko, nie ma się do czego przyczepić, nie ma za dużo co o niej opowiadać, po prostu zawsze robi swoje i tyle. No ale teraz jeszcze na koniec, zanim koniec po prostu, to sprawdźmy sobie kątownikiem to, co mówiłem Wam na początku, że podobno kolega gdzieś tu się skarżył, że mu ucieka troszeczkę ten kąt po cięciu szczególnie grubszych elementów. Ole, to bateria się zapiekła. No cięliśmy jesion i to dwukrotnie, 5-centymetrowy, cięliśmy blat dębowy. I zobaczmy, czy coś tu się faktycznie wydarzy, tak jak on opowiadał. Oczywiście teraz pilarka jest prosto, po testach nic tam nie było zmieniane. Chyba wymyślał. Chyba muszę mu pokazać ten filmik. No, szczerze mówiąc. No ja tu nic nie widzę, chyba że miał na myśli, że nie wiem, po całym dniu tyranki może tam uciekło, że trzeba było to ponownie ustawić i dokręcić, to ok. Chociaż z drugiej strony z tego co kojarzę, to mówił, że po nawet jakimś małym cięciu. Nieważne, tu się nic takiego się nie wydarzyło. To będzie chyba wszystko na ten film. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.